Trudno 70 lat zmieścić 15 minut naszego programu, ale postaramy się. A to jest przede wszystkim promowanie sportu, żeby te dzieci po prostu w nich zaszczepić tą chęć uprawiania sportu, żeby one po prostu zamiast smartfona, gdzieś tableta, wybrały jednak ruch i aktywność. Tak, a to jest trudne. To niestety w dzisiejszych czasach jest trudne. Szymon Suliga dostał się do kadry polskiej do lat 16. Mhm. On jest rocznik 2000, bodajże 5. Moja rodzina twierdzi, że moja żona za tą wyrozumiałość, akceptację tego, co robię, powinna dostać pomnik faktycznie ten, najlepiej większy niż Florian w Cieszynie ten. Ale gdyby nie ona, to ja już bym dawno nie dał rady tego robić, bo bez dyscypliny jest chaos. Dlatego dyscyplina to jest najważniejsza rzecz, którą uczymy. Przypominam często właśnie włodarzom, że nie powstaliśmy wczoraj i nie chcemy sprowadzić do Cieszyna windsurfing, tylko właśnie robimy coś, co już było i tylko chcemy, żeby to dalej kontynuować. To jest specjalnie dla nas zaprojektowane przez zaprzyjaźnione studio w Bielsku Tatuażu. Aha. Nie wiem, czy mogę podać nazwę. Proszę podać, najwyżej wykreślimy, najwyżej wytniemy. Nie wycinamy. Bulldogs w Bielsku. Specjalnie dla nas zaprojektowali koszulkę właśnie pod hokej z naszym typowym hasłem, czyli fight till the end, czyli walka do końca. Nieważne, co się ma dziać, musimy walczyć. A jak wygląda Pana dzień pracy? Od rana do wieczora? Tak, to dzisiaj witamy w programie Pracoholicy.